Dzień dobry, salam alejkum, moi drodzy. Jesteśmy w Laskach dzisiaj, w zakładzie, gdzie się uczą osoby niewidome, niedowidzące. I jesteśmy tutaj przy Muzeum Matki Czackiej, założycielki. I wejdziemy do środka, wam o niej opowiem. Idziemy do środka? Tak. To A uwaga. drzwi się przymknęły. Ile? Gdzieś teraz. Idzie mama, idzie mama. Nie puść, zatrzymał mi pusia. Tu Tak. mamy zdjęcia, tak? Tak, Kasia. W tym pomieszczeniu mamy zdjęcia. Teraz tu. Więc Dobrze. założycielką Lasak jest Elżbieta Róża Czacka, hrabianka, która w wieku, ile miała lat, jak 22 straciła? lat. 22 lata miała, spadła z konia, straciła wtedy wzrok. I rodzice ją zawozili do różnych lekarzy. Ale w końcu jeden lekarz jej powiedział, że ona nigdy nie będzie widziała i że ona ma możliwość pomocy innym niewidomym. Bo wtedy sytuacja niewidomych była taka, że byli żebrakami, prawda? Nie mieli żadnych perspektyw. Tak, siostro? Tak jest. Oj, no i właśnie matka Czacka później, czyli Róża Czacka, później została zakonnicą i Na wiek założyła, 1911. tak, złożyła śluby jako siostra Elżbieta. Tak? Później założyła tutaj to, w Żytomierzu złożyła śluby, założyła tutaj to zgromadzenie franciszkanek służebnic krzyża, które tutaj pomaga niewidomym, które ma taką misję pomocy niewidomym. I później otrzymała to, w tym roku laski otrzymała matka Czacka? 1921. 1921 i założyła tutaj szkołę, tak? Tak jest. Tak. I tutaj są zdjęcia. Dla mamy, tak? Tak. To są zdjęcia jej rodziców też, pałacu. Co jest na tych zdjęciach, jest siostro? Pałac w Porycku, Pałac w Porycku. są zdjęcia jej jako niewidomej Zdjęcia już. kolorowej. Tu i jeszcze też są zdjęcia, jak jeszcze była widzącą hrabianką, tak? Potem świat stał otworem. To możemy chyba pójść do następnego pomieszczenia. Teraz będzie kufer. A tutaj? A, to są te kufry, w których ona pakowała rzeczy, tak? Kiedy się wybierała, pakowała swoje suknie, miała jechać na wschód, tak? Ale został pałac spalony. Właśnie Rosjanie, bo miała siostrę. Na chwilę na zewnątrz mi wyszła, co? Dobrze, wychodzę. W ten kufry pakowała rzeczy. Miała wjechać na wschód, a został spalony, pałac spalony właśnie Rosjanie, bo to było w czas I wojny światowej. Ona się udała do Żytomierza, później gdzie złożyła pierwsze śluby zakonne jako siostra Elżbieta. Możemy iść dalej. Co tam jest Tu dalej? teraz, tak? Idę. Nie Tu wózko, wiem. teraz tak. W Laskach, kiedy już tam była matka Czacka, ona mieszkała przy kaplicy i to jest odtworzony jej pokój. Tak, ten przy kaplicy, odtworzony, bo tam w tym autentycznym jej pokoju znajduje się teraz jej sarkofag. Tutaj jest odtworzony, to jest jej autentyczne łóżko, autentyczne meble z jej pokoju. Wszystko widać? Tak. Wszystko widać, tak? Ja się odsuwam, żeby wszystko można było pokazać. Tu teraz, tu. Czy jest jej stół? Tu ręce. A, to są jej dłonie odtworzone, no. Dobrze, chyba możemy iść do następnego pomieszczenia. A to jeszcze i dwa punkty chcemy coś pokazać. To. A, to jest jej fotel i jej laska, którą ona używała. Uwaga, tu uwaga. A, i ta maszyna, stara maszyna dla laska, zobaczcie. I autentyczna matka Czacka na niej pisała. A, i tutaj tak ona wyglądała. Mówicie, jaki miała nos duży, tak się dziwiła, myślę, tak. No, tak Nie, wygląda. pięknie, Oj, pięknie. bym zrzuciła ten dzwonek. To tak, dzwonek. Co to jest za dzwonek? I tu kościół dzwonek Coś. jest, myślę. A może to jest dzwonek, który ma dzwonić na służbę? Tak. Ciekawe. Siostry zapytamy za chwilę. Tak, dobrze. I tu uwaga. Hop, Siostra, idę. co to za dzwonek jest? Jak potrzebowała pomocy, tak? To dzwoniła. Tak jest. Ale. Tutaj, w tym pomieszczeniu. W tym pomieszczeniu, co to było? Hrabi piszący? A, habit. Tak? Listy są gościerdy. Tak. To są ubrania się matki Czackiej. Jakieś
jeszcze inne rzeczy, które do niej tam należały. Co to jeszcze? A to są zdjęcia. To się jemek i cientaba, kasik. Burda. Tu kasik, tu taba. Łyżka i talerz. Tu taba. Tak. I talerze. Naczynia matki czeskiej. Tu hać i siarty. Hać i kolie. Tak. Nasz... Tu biril alfabeta. I tu tak. Tak. Tu, tu mendil. Chusteczki, tak? Tak. I tu ojina hać i siarty. Tu kolie. Tu fotograf. Bo... Tak, nie ma ogląda i tu fotograf. Tak, to czy to jest matki czackiej, tak, duży czackiej zdjęcia. O, tu biblioteka, tu fotograf, tak. Tu tabletka i tu czytka. A, tabliczka, na której pisała tabletka. Tu klawiatura i tu, tu, tu. A maszyna do pisania, tak? Za wszystko za tymi gablotkami. Tak. I tu książka Biblia, tak. Biril alfabeta. I dobrze, teraz koniec, Kasia. To jest rozmowy. Siostro, jak z tym muzeum jest? Kiedy on jest otwarte, jak to powie? Może ktoś będzie chciał przyjechać? Otwarte 19 maja tego roku. Od 19 maja i tak codziennie, tak? Codziennie, jak grupy są na każdego otwarte. To trzeba wcześniej zadzwonić i się umówić, tak? Tak, trzeba wcześniej zadzwonić, umówić. A do kogo się dzwoni? Teraz wideo. Do kogo się dzwoni, siostro? Do mnie. Do siostry Angeliki. Mogę podać siostry numer? Na stronie. A na stronie Lasek, tak? A jaka jest strona Lasek? To nie pamiętam. www.laskitriuno.pl. A, www.laskitriuno.pl. Jakby ktoś był chętny. Albo triuno.pl, już nie pamiętam. To jest ciekawa postać, ciekawe muzeum, więc... Zapraszamy. Zapraszamy. Ja też... O matce tajczackiej wiedziałam trochę, bo byłam tu w liceum, ale tych rzeczy, które do niej należały, to ja nigdy nie mogłam obejrzeć. I teraz pierwszy raz miałam okazję. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to polubiajcie, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie komentarze i do zobaczenia następnym razem. Salam aleikum.